Gospodarką społeczną nazywamy te wszystkie działania, które są związane z biznesem, ale non-profit, czyli nie dla zysku. I takim przykładem mogą być spółdzielnie socjalne, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych lub spółki non-profit. Po co się to robi? No przede wszystkim po to, żeby wspierać te działania, które mogą pomóc znaleźć ludziom pracę, mogą dać ludziom nowe stanowiska pracy, że oni sami sobie je również zorganizują. Takim bardzo ciekawym przykładem gospodarki społecznej, który widzieliśmy za granicą w Liverpoolu, na przykład jest zajęcie się przez kilkunastu bezrobotnych tym, aby odświeżyć, odnowić wrak starego statku, który był zatopiony na dnie jednego z kanałów w Liverpoolu. Następnie udało im się zdobyć dotacje unijne, za które tę łódź wzięli, podnieśli, wyremontowali ją przez kilka lat. W tych pracach uczestniczyła również młodzież. No i teraz ten jacht służy jako nie tylko statek, który pływa po Morzu Północnym, Bałtyckim, gdzie pracuje się właśnie podczas rejsów z młodzieżą. Służy do takich działań edukacyjno-komercyjnych już w samym Liverpoolu. I tam prowadzona jest działalność edukacyjna, działalność taka komercyjna, poprzez wynajmowanie tej łodzi, poprzez organizowanie przyjęć. I z tego, można powiedzieć, żyje tych kilkunastu bezrobotnych od już w tej chwili ponad 20 lat. W Polsce gospodarka społeczna właściwie dopiero może się zacząć rozwijać. Już dobrym przykładem działań jest Fundacja Barka, która zajmuje się pracą z ludźmi bezrobotnymi, tworzy centra integracji socjalnej, w których uczy tych bezrobotnych po długich latach nieobecności na rynku pracy, w jaki sposób mają być punktualni, w jaki sposób mają solidnie przykładać się do pracy, stosować do zasad kodeksu i do szanowania tej pracy. Później wychodzą na rynek, będąc bardzo dobrymi pracownikami. To jest szukanie trzeciej drogi, rozwiązania, gdzie osoby wykluczone z rynku pracy mogłyby same tworzyć miejsca pracy, czy znaleźć sobie alternatywę ekonomicznego życia. Ludzie są tutaj różnych przyczyn. Generalnie są to ludzie określani jako tym, którym nie poszczęściło się w życiu, otarli się o to dno. Tu przychodzę, tu się uczę, tu pracuję, spawam, migomatem. Po prostu uczy się zawodu. No muszą przypomnieć sobie wszystkie ogólne swoje doświadczenia ze szkoły, czyli te wszystkie podstawy fizyki, matematyki, jeżeli się otali o szkołę zasadniczą, to także i dawniej wykonywany swój zawód, chcą wrócić z powrotem na skład społeczeństwa. Nie muszą się z powrotem integrować z ludźmi, najpierw między sobą, ze mną jako z instruktorem. Przygotowują nas raczej do założenia spółdzielni socjalnych, do intensywnego poszukiwania pracy. Nasza spółdzielnia bardziej idzie w kierunku stolarskim, z tego względu, że większość z nas jest stolarzami, pochodzi tu z tego warsztatu. Będziemy się zajmować produkcją mebli. Gazeta jest całkowicie stworzona przez wolontariuszy. Przyszłościowo jest to ukierunkowane właśnie na tworzenie spółdzielni socjalnej. Ta spółdzielnia socjalna będzie się zajmowała dystrybucją, kolportażem i produkcją gazety. Zaczynają rejestrować się pierwsze spółdzielnie socjalne na prawie, które dała nam ustawa o promocji zatrudnienia. Te osoby stoją przed takim małym, aczkolwiek bardzo odważnym krokiem, żeby usamodzielnić się i to, co do tej pory wypracowały, żeby już realizować jako w ramach własnej firmy spółdzielni socjalnej. Nasz projekt partnerstwa Muflon ma rozwijać taką gospodarkę społeczną, wspierać na terenie regionu wałbrzyskiego. Bezrobotni, a zwłaszcza długotrwale bezrobotni, boją się zakładać własne firmy. Boją się, nie mają motywacji do tego i brakuje im wiedzy na ten temat. Naszym zadaniem jest zmotywować tych, co się boją,
dostarczyć im wiedzy i umiejętności w tworzeniu własnych firm oraz nauczyć, jak się to robi. My w Wałbrzychu tak naprawdę zajmujemy się wycinkiem, przedsiębiorczością społeczną. Chcemy, aby w ramach działania spółdzielni socjalnych osoby zagrożone marginalizacją, czyli osoby właśnie albo byli więźniowie, albo osoby, które są słabo wyedukowane, albo osoby, które miały problemy z uzależnieniami. Czyli wszyscy ci, którzy słabiej odnajdują się w naszym codziennym życiu, mieli możliwość prowadzenia własnej aktywności gospodarczej. Postanowiono, iż spółdzielnie socjalne nie będą generowały zysku, nie będą dzieliły tego zysku pomiędzy swoich członków, to otrzymały pewne preferencje na samym starcie. Każdy członek spółdzielni, członek założyciel może otrzymać dotację z Funduszu Pracy, którą traktuje jako wkład własny do spółdzielni. Na dzień dzisiejszy jest to około 7200 zł. Jeżeli mamy 5 członków spółdzielni, to tą kwotę należy pomnożyć razy 5. Te spółdzielnie socjalne mają działać na normalnym rynku. Pamiętając, że to właśnie to przedsiębiorstwo jest prowadzone przez ludzi, którzy do tej pory słabiej sobie radzili. I my chcemy właśnie takim osobom pomagać. O tym jest nasz projekt. Partnerstwo Mouflon.